Cześć, tutaj VDD, witam was w nowym odcinku Pan Sendej Pięści i dzisiaj, jak widzicie, mam dla was znowu obiekta 430U. Ostatnio mogliście u mnie na kanale zobaczyć bitwę M-kową, bitwę na asa pancernego, ale to nie jest jedyna bitwa dobra, którą rozegrałem ostatnio i tutaj będziemy również mieli tego obiekta. Tym razem na mapie Lodowiec, razem w plutonie z Miglancem. Jak widzicie, Miglan za starami FV 4005, którego kupił sobie kilka dni temu i śmiga nim po randomach. Musicie na niego bardzo uważać, bo to jest człowiek Tedek oczywiście. To jest człowiek, który z każdego Tedeka potrafi zrobić dobry użytek, a zwłaszcza z takiej lodówy, która zadaje ogromne obrażenia na jeden strzał. Nie ma artylerii, postanowiłem to skrzętnie wykorzystać. Podjeżdżam sobie na środkową część mapy, będę próbował wyspotować tutaj czołgi. Na środku będę wykorzystywał oczywiście te kamienie, te skraje, które są przede mną, żeby dać sobie troszkę osłony. Podjeżdżam tutaj do góry, chowam się przy kamieniu, widzicie, i będę próbował kogoś zaświecić. Jest pierwszy delikwent, 430, bardzo ładnie trafiają tutaj w bok wieży. Myślę, że on się tego nie spodziewał, ale tak naprawdę ja się nie spodziewałem, że to wejdzie w ogóle w ten czołg. 53 TP bokiem, postanowiłem w niego przycelować, no niestety tutaj nie przebito pancerza, nie trafiłem tego czołgu i tutaj ten strzał nie wszedł, troszkę mnie polosowało tym razem. Obiekt 330, zadałem mu tutaj strzał, ale tak naprawdę powinienem był w tym momencie strzelić, myślę, do IS-3. Tego obiekta za dużo nie było widać i myślę, że jednak lepiej spożytkowana byłaby ta pestka, jeżeli strzeliłbym sobie do IS-3. Lew oddaje mi niestety, no ale w międzyczasie zdążyłem strzelić do typa 4 Heavy i również zadać mu obrażenia. Bardzo ładne jest to, bardzo ładne obrażenie, ma to działo 440 średnich obrażeń na czołgu średnim, to naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, że tak naprawdę strzeliłem do tej pory dwa razy i już mam prawie 1000 nastrzelane, jeszcze do tego 488 spota. Teraz sobie zmieniam troszkę miejscówkę, ponieważ wszystkie czołgi są wcelowane tutaj koło tego kamienia. Jeżeli wyjadę obok trochę, to będę w stanie uniknąć po prostu tej ostrzału z od drużyny przeciwnej. Znowu wyjazd na tego Ptejetto, teraz bardzo ładne trafienie w bok, wie, że on się tego nie spodziewał kompletnie. Gdzieś tam znajduje się STRV, który do mnie strzelał, no ale nie trafiłem go tutaj, uderzyłem w ziemię, no i cały czas będę próbował tam zobaczyć. Liczyłem na to, że ten STRV się zaświeci jakoś, no ale na to są szanse dość małe. On jest na granicy mojego zasięgu spotowania, więc naprawdę musiałbym mieć bardzo słabą załogę albo po prostu strzelić w tym momencie i być może byłbym w stanie wyświecić, no ale tak się nie dzieje. Jest lew tutaj, bardzo ładne mi strzały, wchodzą takie snapshoty z tego działa. To jest dość zaskakujące, bo to działo, o ile ma dobre obrażenia, to jednak czas skupiania i jego celność nie powalają. Oczywiście jest ono zdecydowanie lepsze niż 121, dajmy na to na przykład, ale jednak nie robi to jakiegoś strasznego wrażenia. Próbowałem sobie znaleźć na tą 430 przestrzał, ona tak w dość dziwny sposób wyjeżdża na te skały, pokazuje całą swoją dolną płytę, cały swój przód, no ale nie udało mi się tego jeszcze wykorzystać i zadać jej obrażeń. Skorpion tutaj nie trafił we mnie odrobinę, ten pocisk przeleciał gdzieś tutaj nade mną i nie zadał mi obrażeń. 161 HP w tego lwa, prosto we włas. Kolejny strzał fartowny, można powiedzieć, bo nie było tego czołgu praktycznie widać, gdzieś tam skrawek tylko wystawał, no ale jednak udało mi się go trafić w ten włas. Oczywiście, jak to mówił Wayne Grecki, 100% strzałów nieoddanych nie trafia do bramki, więc po prostu czasem warto zwyczajnie strzelić i dać RNG szansę na to, żeby akurat wylosowało tym razem po naszej myśli i dzięki temu zadać obrażenia. Znowu sobie podjeżdżam teraz między kamienie, próbuję kogoś wyspotować, próbuję zająć jakąś sensowną pozycję, no ale nikogo nie widzę, nie mam tutaj za bardzo strzału, więc postanowiłem wjechać tutaj na tą skałę. To jest dość ciekawa pozycja, stąd można naprawdę fajnie sobie postrzelać, ale trzeba bardzo, bardzo uważać. W tej chwili myślałem, że ktoś mnie tutaj jakiś Tedek trafi, pewnie ten Skorpion albo STRV, no ale tak się nie stało. Wyjeżdżam sobie M103, ładnie zaświecone, tam Miglanc jest po tej stronie, właśnie on mi spotuje razem z Centurionem 7-1 tego M103. Ładne jedno trafienie, teraz w bok wieży 432, jeszcze jeden hit i M103 będzie odprawiony z kwitkiem. Za chwilkę tak się prawdopodobnie stanie, poczekałem sobie, aż wyjedzie zza skały, strzeliłem i mamy 3000 w tym momencie zrobione. Północna flanka, tam jest tak naprawdę cały ciężar bitwy, bo wszystkie czołgi się skupiły po tamtej stronie, ale jest lew ładnie wyświecony tutaj przez moją drużynę, znowu trafienie, znowu ładne obrażenia, naprawdę elegancko się patrzy na to, jak dużo potrafi zadać obrażeń ten czołg. Tutaj Skoda dostał ode mnie strzał na 100%, ponieważ nie widziałem, że ten pocisk gdzieś rozbił się na tej skale, która znajduje się przede mną, więc myślę, że zebrał. Nie wiem oczywiście, jakie to było obrażenie, ale
ale prawdopodobnie nie zostało mu dużo, miał około, chyba 453 HP, więc jeżeli pozostało mi przyzwoicie, to już w tym momencie będzie na dobicie. Szkoda, że nie udało się go zniszczyć tak naprawdę, bo byłby to czołg 10 tieru, którym nie musiałbym się przejmować. No i cały czas to próbuję sobie znaleźć jakieś przestrzały. No niestety moja drużyna w tym momencie, jak widzicie, na północy przegrała, została zmiażdżona przez przeciwników. Tam tylko już jeden typ 4 heavy, który stawia dzielnie opór całej drużynie, całej chmarze czołgu przeciwnika, no ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wreszcie go okrążą i zostanie przez nich zniszczone. Tak się w tym momencie dzieje. 5 do 7, no i północna flanka jest totalnie stracona. Tutaj Miglans atakuje odważnie razem z Centurionem 7-1. Migi troszkę z tyłu oczywiście, jak to człowiek TEDx będzie próbował zadawać klapsy ojcowskie przy pomocy lodówki. No to takie dość mocne klapsy, bo potrafią nie jeden czołg wysłać do garażu albo skrócić jego HP-ki o ponad połowę. Postanowiłem sobie podjechać na środek gdzieś. Wiem, że te czołgi w tym momencie na północy będą próbowały przejechać przez ten sektor C1, D1, po prostu zaatakować naszą drużynę, więc postanowiłem również tak się na to przygotować. To jest dość oczywiste zachowanie i to można przewidzieć, jeżeli drużyna przeciwników wygrała tamtą flankę, no to nie będzie się cofała jakoś specjalnie, tylko raczej spróbuje zaatakować, zwłaszcza, że w tym momencie czuje się stroną wygrywającą. No, oczywiście jest wygrywającą, wygrywa 6 do 8, więc może się jak najbardziej czuć tutaj na siłach, żeby przepchnąć tą flankę, no ale muszą wziąć pod uwagę to, że tutaj jest naprawdę dużo otwartego terenu, że mamy te deki, które bronią naszej bazy i że tutaj mogą zostać wystrzelani. Tutaj trzeba naprawdę na tej mapie bardzo uważać, jeżeli wygracie północną część, to uważajcie na taki chudy optymizm i takie atakowanie jak jeźdźcy bez głowy. Po prostu możecie zostać bardzo szybko wypunktowani przez czołgi, które są dobrze ustawione i to zaraz postaram się wam pokazać, bo tutaj zajmuję sobie pozycję koło bunkra. Widzicie, mam fajny kawyczek, jest typ 4 zaświecony. No i mam takie troszkę biedne krzaczki, ale krzaczki, które pozwolą mi tutaj na razie się chować i nie być zaświeconym. Schowałem się za tą skałę, ponieważ wydawało mi się, że tutaj mogę być wyspotowany, jeżeli strzeliłem do czołgów, ale jak widzieliście, dwa strzały już oddałem i się nie świecę. Pomalutku będę starał się kończyć lufę, na 430, ona ma najmniej, tak mi się właśnie udało ją teraz trafić. No niestety za trzecim strzałem ktoś miał na tyle dobrą załogę, albo ja na tyle bardzo wystawałem poza ten krzak, że zostałem wyspotowany. Nic sobie z tego nie robię, lew po kolei będę kasował wszystkie czołgi 8 do 9, przy okazji jeszcze spotuję lekko dla mojej drużyny, więc T28, Miglans i T95 próbują tam zadawać im obrażenia, typ 4 heavy znowu nieprzebity, czy to do IS-4 chyba tak naprawdę strzelałem, IS-4 200 HP. Oczywiście hity zamontowane tutaj, założone do mojego działa, no niestety kolejny raz nie przebijam tego czołgu. To jest dość zaskakujące, ponieważ kąt jest bardzo dla mnie sprzyjający. Jestem lekko z góry dla tego czołgu, czyli jego przednia płyta ma dużo mniejszy efektywny pancerz niż mogłoby się tutaj wydawać po jej parametrach. 53 TP, bardzo ładnie skasowany, właściwie snapshotem, bez dłuższego celowania. Typ 4 heavy, też odstrzelony, 17 HP, no i z czwarte, który tam miał sporo szczęścia. Niestety Emil 2 powstrzymuje mnie w tym momencie przed tym, żebym wyjechał na tego ISA i spróbował go zniszczyć. Ten Emil 2 mnie tutaj cały czas pilnuje. Podjechał sobie na środek, niestety nasza drużyna nie jest go w stanie w żaden sposób zaświecić. Jeszcze raz podjechałem, żeby spróbować tutaj zadać mu obrażenia, no i zebrałem za to karę, 300 HP mniej, uszkodzona amunicja, musiałem zużyć w tym momencie naprawkę, no i już nie będę próbował strzelać do tego ISA 4. Widzę, że moja drużyna po prostu nie jest w stanie go za bardzo zaświecić, tego Emila, który po prostu pilnuje tego ISA 4, tak? On mu daje obstawę, on cały czas będzie mnie tutaj punktował, więc muszę zmienić pozycję. Emil 2 się teraz zaświecił. Nie wiem, ile ten Emil 2 strzelił tak naprawdę pestek. Może gdybym wcześniej to policzył, to udałoby mi się dojść do tego, że na przykład ISA 4 nie jest już chroniony i pojechać po prostu na bezczela, zniszczyć go na blisko, podjechać, zadać obrażenia i mieć tego ISA 4 z głowy. A tak to mamy TVP-ka, który jest na oparach, ISA 4, to jest na dobicie, no i Emila 2, który też nie ma za dużo HP-ków, i oczywiście Conway i Scorpion G. One gdzieś tam są schowane zupełnie z tyłu w bazie, więc domyślam się, że mają tak naprawdę full HP i to będą najtrudniejsze czołgi, może nie najtrudniejsze, ale czołgi, które będą mogły wejść ze mną w wymianę ognia, powiedzmy taką prostą, czyli wyjechać i przyjąć zwyczajnie strzał. Tutaj niestety bardzo dużo pecha miałem, bo ten Emil wyjeżdżający na PJ-46, gdybym odrobinkę później jechał tutaj,
podjeżdżał pod tą górkę, to miałbym na niego strzał, a tak to mi się niestety nie udało. Gdzieś tam liczyłem na to, że ten Emil się ewentualnie wychyli jeszcze na chwilkę i uda się go zaświecić, no ale tak się nie stało. T-95, który cały czas od początku bitwy kampi na bazie, ma full HP. Tak naprawdę zupełnie nie wykorzystuje tego czołgu, nie gra nim tak jak się powinno grać, czyli nie przyjmuje na siebie uderzeń przeciwnika, nie stara się zapewnić przy pomocy swojego pancerza osłony dla swoich sojuszników, żeby oni mogli zadawać obrażenia. No niestety na to nie możemy liczyć, ten T95 jest po prostu nieogarniętym typowo graczem i tutaj nie mogę na nim w żaden sposób polegać. Pomalutku zacząłem się zastanawiać, gdzie się najlepiej ustawić, żeby te czołgi przyjąć na siebie. Wiem, że jest czwarty gdzieś tam cały czas w tej samej okolicy D1, D2 będzie się kręcił, bo on nie może sobie pozwolić na to, żeby odjechać stamtąd za bardzo. T28 go pilnuje, więc jeżeli gdzieś tam się wychyli, to pewnie zostanie zniszczony, czyli będzie tam pozostawał. Wiem, że Emil 2 również przemieszczał się gdzieś na południową część mapy. No i wiem, że TVP jest na dobicie dla mnie na jeden strzał. No ale to jest czołg magazynkowy również, więc jeżeli dobrze zagra, to będzie w stanie mnie wystrzelać, jeżeli mnie zaskoczy z jakiejś strony. Emil 2 wyświecony przeze mnie, no niestety znowu miał on odrobinę szczęścia, albo ja troszkę pecha, bo nie udało mi się go złapać na otwartym terenie. Gdybym podjechał tutaj do tych krzaków parę sekund wcześniej, to pewnie tutaj gdzieś bym go złapał i mógłbym go zniszczyć, a tak to jak widzicie, Emil 2 schował się gdzieś w te zatopione statki i tam będzie na razie pozostawał. I z czwarty z drugiej strony wyświecony, postanowiłem się zupełnie tam nie przejmować. Tam jest T95, tam jest T28 i to są dwa czołgi, które się muszą nim zająć. Emil 2 wyjeżdża, być może nie spodziewał się, że to ja go zaświeciłem. Zaryzykował, bok wieży pokazany, odstrzelony 11 do 12. No i teraz zastanawiałem się, gdzie tak naprawdę jest Conway i Scorpion. Conway już zdradził swoje miejsce pobytu, gdzieś tutaj w tym miejscu znajduje się na mapie, czyli już jeden kolega został zlokalizowany. Teraz starałem się znaleźć sobie przestrzeń tego ISA 4, jeżeli by się zaświecił, myślę, że stąd byłbym go w stanie zniszczyć. Skorpion G, który rozwala naszego T28, wydaje mi się, że gdzieś z centralnej części mapy, no ale jak widzicie, nie jestem na tyle blisko, żeby go wyświetlić, więc nie wiem, gdzie się znajduje. Cały czas tutaj po omacku staram się znaleźć przeciwników, bo ten T95 nie stara się w żaden sposób pomóc mi. No i jeszcze T28 straciliśmy, czyli zostaliśmy we dwóch. 7 fragów w tej chwili, 4500 obrażeń, plus ten jeden strzał w TVP-ka, czyli pewnie około 5000 w tej chwili nastrzelane. Przełączę sobie na pociski burzące. No niestety, znowu pech, bo Skorpion wyjeżdża w momencie, kiedy przeładowuje sobie pociski. Gdybym ten pocisk miał naładowany, to być może udałoby mi się odwrócić działo, strzelić nawet na farta, że liczyć na to, że ten pocisk go trafi i zniszczy, no ale jak widzieliście, nie miałem szansy odpowiedzieć w żaden sposób, bo akurat przeładowywałem sobie pociski. Ładuję sobie burzaki, ponieważ wiem, że Conwaya jestem w stanie przebić, bo ten czołg nie ma tak dużo pancerzu. Skorpiona G jestem w stanie przebić burzakiem i jestem w stanie dokończyć TVP-ka, który jeździ na jakichś oparach zupełnie, więc te trzy czołgi są dla mnie dość łatwe do zniszczenia pociskiem burzącym. Nie muszę ich przebijać, wystarczy, że gdzieś uderzę w dobre miejsce i zadam im ogromne obrażenia. Zmieniam w tym momencie miejscówkę. Skorpion G widział, gdzie jestem, z Conway również, więc nie mogę pozostawać w tym samym miejscu. Muszę po prostu zmienić swoją pozycję, żeby ich w jakikolwiek sposób zaskoczyć. Podjechałem sobie tutaj między te skały i liczę na to, że Skorpion będzie próbował spotować dla tego Conwaya zwyczajnie, że wyjedzie gdzieś na YOLO i będzie liczył na to, że mnie zaświeci, a Conway mnie zniszczy, więc stanąłem sobie tutaj, jak widzicie, przy skałach, cały czas kręcę się, staram się znaleźć jakoś wyspotować tego przeciwnika, jakoś go być może przewidzieć jego ruchy i być tutaj przygotowany na niego. Stanąłem sobie w końcu spokojnie i czekam zwyczajnie na to, co się wydarzy. Minuta 30 do końca bitwy, jest 2 do 4, jest, znaczy 2 na 4 w tym momencie i sam zostałem na 4 czołgi, więc na pewno nie będę próbował atakować. Moim zadaniem w tym momencie jest spróbować ugrać po prostu remis w tej bitwie, bo już raczej nie starczy czasu na to, żeby ją wygrać. Skorpion gdzieś tutaj po prawej stronie i z czwarty, o, jedzie w tym momencie Skorpion prawdopodobnie, zobaczcie, wyświecił się, przewrócił te drzewa, 414, bardzo ładnie wylosowało, idealnie trafiłem go w tą wieżę. No i teraz muszę uważać na Conwaya. Conway gdzieś tam znajduje się za nim. Nie wiem zupełnie, gdzie jest TVP. No i East 4, który cały czas znajduje się na zachodniej flance i pewnie teraz będzie podjeżdżał do bazy. 8 fragów nastrzelane. Postawiłem zaatakować. Liczyłem na to, że ten Conway gdzieś tutaj znajduje się za tym Skorpionem, dlatego podjeżdżam w prawo. Zobaczcie, tutaj postawiłem pojechać do góry. Liczyłem na to, że spotkam tego Conwaya i uda mi się go szybko wykończyć.
No ale tak się nie dzieje, podjeżdżam sobie tutaj w krzaczki, jeszcze nawet trochę przez te krzaki wyjeżdżam, staram się go jakoś wyspotować, jakoś przewidzieć to, gdzie on się znajduje, no ale to mi się nie udaje. Myślę, że Conway jednak będzie grał troszkę bardziej pasywnie, no a muszę mieć oczywiście na uwadze też to, że East Fatty gdzieś tam pewnie jedzie do mnie do bazy. Oczywiście on nie zdąży skapować, więc tym się nie muszę kompletnie przejmować, natomiast tego wyświecić, te choinki będą tutaj stanowiły dla mnie pewnego rodzaju osłonę. Zobacz, jest ten instrument zaświecony, cofam się za te choinki, żeby mnie nie zaświecił, będę próbował przez tą choinkę strzelić. 158 obrażeń z burzaka, całkiem nieźle, niestety zaświeciłem się w tej chwili, on mnie tutaj nie przebija, będę go próbował dokończyć za wszelką cenę. Strzeliłem, udało mi się to zrobić, no i niestety ogromny pech, bo stałem w bardzo, bardzo złym miejscu. Ten TVP wyjeżdża na mnie, 2 HP mu zostało, tylko 2 HP, ale był w stanie mnie dokończyć, bo ja nie miałem po prostu jak się schować, już ten TVP mnie zaskoczył, zniszczył 9 wrogów niestety. Nie udało się zrobić 10. Już tak naprawdę nie chciałem wygrywać tej bitwy, bo to nie było do zrobienia, ale w momencie, kiedy skapnąłem się, że mam 8 czołgów zniszczonych, to po prostu chciałem w jakikolwiek sposób zniszczyć 10 czołgów, żeby mieć tego trzeciego pula na swoim koncie. To się jednak nie udało. To troszkę przykro, ale myślę, że w końcówce popełniłem pewien błąd. Myślę, że niepotrzebnie próbowałem za wszelką cenę dokańczać tego ISA 4. Jak się zaświeciłem, trzeba było znaleźć inną pozycję. Może sam nie wiem, tak naprawdę można było w kilku momentach zagrać troszkę inaczej, troszkę mądrzej. Oczywiście zabrakło tutaj troszkę szczęścia też i z tym Skorpionem, i z tym Emilem, którego 2 razy być może mogłem zniszczyć, i z tym ISA 4., który nie dostał ode mnie 2 czy 3 strzałów tak naprawdę z hitów. Było trochę farta też przy tych snapshotach na początku. Tak, prawdę mówiąc, pewnie gdzieś ten poziom farta i pecha się wyrównuje. Na zero wyjdzie bilans zawsze jakoś przy dłuższej grze, więc po prostu być może tak miało być w tej bitwie. Być może 2 takie dobre bitwy pod rząd, może nie pod rząd, ale blisko siebie na obiekcie 430U, zwyczajnie nie były mi dane. Tak czy inaczej, myślę, że całkiem spoko bitwa do obejrzenia. Starałem się zrobić maksymalnie, ile mogłem. Gdybym miał odrobinę szczęścia, to może tego TVP-ka wcześniej bym skasował i to by troszkę inaczej wyglądało. No ale tu jest tylko i wyłącznie gdybanie. Tak czy inaczej, myślę, że spoko wynik, 9 fragów. Można tą bitwę zapamiętać i trzeba grać to po prostu dalej i próbować kolejny raz zdobyć medal pula. Tyle w tym odcinku. Już nie będę przedłużał, już nie będę jakichś wniosków wysnuwał dziwnych. Wszystko widzieliście. Myślę, że wnioski sobie możecie wyciągnąć spokojnie sami. Co było nie tak, a co było dobrze. Ja chciałem wam po prostu tą bitwę pokazać. Zapraszam was do kolejnych odcinków na moim kanale. Wpadajcie też na Twitcha, na streamy w poniedziałki, środy, piątki i w weekendy po godzinie 18. Bawimy się na Twitchu nie tylko w WOTA, ale również w inne gry, więc myślę, że warto zajrzeć i dobrze się pobawić i pogadać. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.